Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam trzy ogromne wpadki Samsunga oraz kilka mega ciekawostek o firmie, która oprócz smartfonów i elektroniki produkuje największe statki świata, wieżowce, a nawet broń maszynową. Opowiem Wam również, dlaczego prezes Samsunga trafił na 5 lat do więzienia, tak więc będzie bardzo różnorodnie i będzie się działo. Tak więc zostańcie ze mną do końca. Zaczynamy! Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale to już 11 odcinek całej prawdy. Była chociażby cała prawda o firmie Apple, więc teraz pora na największego konkurenta, czyli Samsunga. Ale niektóre osoby źle zrozumiały materiał o Apple'u, więc króciutkie wyjaśnienie. To nie jest tak, że ja którejś z tych firm nienawidzę, a drugą kocham. Nie, obie te firmy produkują zarówno świetne urządzenia, jak i czasami zaliczają spektakularne wpadki. Więc traktujcie proszę te materiały bardziej jako takie materiały ciekawostkowe, a nie jako moją osobistą opinię. Ale skoro mamy to już wyjaśnione, przejdźmy do całej prawdy o firmie Samsung. Aha, jeszcze tylko bardzo, bardzo szybkie ogłoszenie. Kolejny odcinek całej prawdy będzie o fast foodach, więc jeśli ktokolwiek z Was kiedykolwiek pracował w jakiejś gastronomii, czy to w McDonaldzie, KFC, czy w jakiejś pizzerii, czy nawet w cateringu dietetycznym, niech koniecznie do mnie napisze na ten adres mailowy. Pierwsza wpadka dotyczy flagowych smartfonów Samsunga. Modele S20 i S20 w wersji Ultra są rzeczywiście flagowe, mają super specyfikacje, no ale no zresztą nic dziwnego, bo model Ultra kosztuje aż 6000 zł. Tylko problem jest taki, że Amerykanie dostają w dokładnie tej samej cenie coś dużo lepszego niż Europejczycy. Chodzi tutaj o to, że w zależności od kontynentu Samsung zastosował różne procesory. W wersji amerykańskiej jest to procesor marki Qualcomm, a w wersji europejskiej Samsung zastosował swój autorski układ. No i okazuje się, że te smartfony przeznaczone na rynek europejski są przez to gorsze pod praktycznie każdym możliwym względem. Najbardziej oczywista wydaje się różnica w wydajności obu wersji smartfona. S20 na rynku amerykańskim działają aż o 20% szybciej niż te przeznaczone na rynek europejski. Dzieje się tak głównie dlatego, że procesory Samsunga znacznie bardziej się nagrzewają. No i żeby telefon się po prostu nie przegrzał, wydajność procesora musi zostać ucięta, musi zostać po prostu stłamszona, więc od razu po uruchomieniu smartfona ta różnica w wydajności będzie znikoma, ale im dłużej tego smartfona będziemy używać, tym ta różnica w wydajności między oboma wersjami będzie się powiększała, będzie coraz większa. Ale chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że europejskie S20 wyraźnie krócej działają na baterii. No bo okej, bateria jest taka sama, ale procesor jest inny. No i procesor autorski Samsunga po prostu zużywa znacznie większej ilości energii. No i w przypadku S20 w wersji Ultra daje to nam prawie 2 godziny mniej czasu z włączonym ekranem. Czyli przy intensywnym użytkowaniu europejska wersja smartfona rozładowuje się o 10, a nawet 20% szybciej niż amerykańska. No tak więc mamy wyraźnie niższą wydajność, nieco krótszy czas pracy na baterii i znacznie bardziej nagrzewającą się obudowę i to wszystko w tej samej cenie. No i właśnie to jest w tym wszystkim najgorsze, bo gdyby wersja europejska, która jest obiektywnie pod kilkoma względami gorsza niż amerykańska, gdyby ona kosztowała nieco mniej niż wersja amerykańska, no to wszystko by było w porządku. No ale niestety tak nie jest, więc my jako Polacy, płacąc 6000 zł, dostajemy urządzenie wyraźnie gorsze niż Amerykanie za tą samą cenę. A teraz pora na kilka szybkich ciekawostek, no bo większość osób kojarzy Samsunga ze smartfonami, telewizorami, no i z ogólnie pojętą technologią, z ogólnie pojętą elektroniką, a mało kto zdaje sobie sprawę, że Samsung zawojował również zupełnie inne branże. Mam tutaj na myśli chociażby przemysł ciężki. Wyobraźcie sobie, że Samsung posiada jedną z największych stoczni świata i buduje na masową skalę statki. I to nie byle jakie statki, bo największe statki świata. Samsung Heavy Industries specjalizuje się w budowie tzw. mega kontenerowców, a ich największym, najnowszym dziełem jest kontenerowiec o długości 400 metrów i szerokości 60 metrów, który może wziąć na pokład ponad 27 tysięcy kontenerów. No a jeśli rozmach Samsunga nadal nie robi na Was wrażenia, to co powiecie na to, że oprócz największego kontenerowca świata, Samsung wybudował również najwyższy budynek świata?
Burj Khalifa, bo o tym budynku mowa, mieści się oczywiście w Dubaju i mierzy aż 828 metrów wysokości. Samsung Constructions ukończył go w 2009 roku, a koszt jego budowy wyniósł ponad 1,5 miliarda dolarów. Budynek ten ma aż 163 piętra użytkowe i po 10 latach nadal nikt nie wybudował wyższego wieżowca. Musicie więc przyznać, że są to całkiem niezłe osiągnięcia, jak na firmę, która początkowo była firmą spożywczą. Tak, Samsung jeszcze kilkadziesiąt lat temu eksportował warzywa, owoce i suszone ryby. Potem był progres i zajęli się produkcją cukru oraz mąki. Tak więc następnym razem, gdy będziesz coś oglądał na super nowoczesnym, super wypasionym telewizorze Samsunga, to pomyśl sobie, że jeszcze całkiem niedawno technologicznym szczytem możliwości tej firmy była produkcja cukru. Jeszcze większym zaskoczeniem może być dla Was fakt, że Samsung wybudował nawet własny park rozrywki. Nosi on nazwę Everland i mieści się w Korei Południowej. Co ciekawe, jest on czynny do dzisiaj i rocznie odwiedza go aż 6 milionów osób. Oferuje on 5 różnych rollercoasterów oraz kilka stref tematycznych. Tak więc mamy największy statek, najwyższy wieżowiec, park rozrywki, jedzenie. Co by tu jeszcze można dołożyć? Może ubezpieczenia? Proszę bardzo. Samsung Life Insurance to firma, która ubezpiecza aż 8 milionów osób. Jest to największy ubezpieczyciel w Korei Południowej i co zaskakujące, jest znany z bardzo, ale to bardzo ciekawych akcji społecznych. Przykładowo w Seulu znajduje się pewien most, który był znany z tego, że dochodziło do nim do bardzo dużej ilości samobójstw. Więc Samsung Life Insurance wpadło na pomysł, aby ten most przebudować z użyciem najnowszych technologii i zamienić most śmierci na most życia. Firma zamontowała więc na całej długości mostu czujniki oraz oświetlenie LED, więc idąc tym mostem, tak jakby za Wami podąża światło, które podświetla coraz to kolejne teksty, napisy i zdjęcia, które oczywiście zostały przygotowane we współpracy z najlepszymi psychologami. No i te podświetlane teksty i zdjęcia mają pokazać Ci, że życie jest fajne i odwieść Cię od próby samobójczej. No i no, brzmi to nieco absurdalnie, że to jest tylko teoria, ale okazuje się, że ilość samobójstw na tym moście zmniejszyła się o ponad 77%. Ostatnim mało znanym sektorem, w którym działa firma Samsung, jest produkcja systemów obronnych oraz broni. Tak, Samsung Techwin to spółka, która produkuje broń maszynową. Jednym z ich flagowych produktów jest chociażby automatyczne działko SGR-A1. Samodzielnie wykrywa ono cele i automatycznie je ostrzeliwuje. No i ciekawostka jest taka, że Samsung rozstawił ciąg takich działek na przykład między Koreą Północną a Koreą Południową. No a teraz przyznajcie się, kto z Was, gdy powiedziałem o tym, że Samsung produkuje również broń, pomyślał o felernych, wybuchających Note'ach? A no właśnie, więc teraz bardzo krótko o jednej z największych wpadek w historii technologii. A tak swoją drogą to zapraszam na swojego Instagrama, gdzie znajdziecie chociażby kulisy powstawania dzisiejszego odcinka, i w ogóle instagramowcy mają więcej i szybciej, i w ogóle mają lepiej. Polecam. W 2016 roku zadebiutował słynny flagowiec Samsung Galaxy Note 7. Był to bardzo wyczekiwany model, a to dlatego, że jego poprzednik nie był dostępny na rynku europejskim. No i po kilku dniach od wejścia do sprzedaży okazało się, że kilka egzemplarzy eksplodowało. No i wiadomo, takie sytuacje czasami się zdarzają. Każdy producent zaliczył tego typu wpadkę, ale zazwyczaj są to ekstremalnie rzadkie przypadki, czyli na przykład jeden na cały świat. W tym przypadku było jednak zupełnie inaczej, bo już po kilku dniach eksplodowało 35 egzemplarzy Note'ów 7. Więc wniosek był prosty. Wadliwy produkt. Problem był jednak taki, że w momencie, gdy Samsung skapnął się, jak skrajnie poważna jest to sprawa, do klientów trafiło już około 2,5 miliona egzemplarzy. Tak więc ogarnia się powagę sytuacji, 2,5 miliona osób trzymało albo w kieszeni, albo przy uchu smartfona, który w każdym momencie mógł zacząć płonąć. No niezbyt bezpiecznie. Komuś przez Note'a spłonął samochód, ktoś zniszczył pokój hotelowy. Tych historii było naprawdę dużo, więc Samsung podjął jedyną słuszną decyzję i postanowił Note'a 7 ze sprzedaży wycofać, a wszystkie dotychczas sprzedane modele postanowił wymienić na zmodyfikowane.
No i teraz będzie najlepsza część tej bombowej historii, bo wyobraźcie sobie, że gdy Samsung już wymienił prawie wszystkie z tych 2,5 milionów smartfonów na nowe, zmodyfikowane, pozbawione tej wady, to świat obiegła informacja o pierwszej eksplozji nowego, wymienionego Note'a. Więc okazało się, że Samsung wymienił około 2 miliony telefonów na równie wadliwe, które również mogą w każdej chwili wybuchnąć. Gwoździem do trumny był samozapłon nowego, wymienionego Note'a na pokładzie samolotu. Na szczęście samolotu będącego na lotnisku, a nie w powietrzu, tak więc możliwa była ewakuacja ludzi, ale po tym incydencie praktycznie wszystkie linie lotnicze świata zabroniły wnoszenia Galaxy Note 7 na pokład samolotów. Po prawie 2 miesiącach, nomen omen zadymy, Samsung dożywotnio wycofał model ze sprzedaży i nakazał natychmiastowy zwrot wszystkich sprzedanych do tej pory modeli. W sumie Samsung wyprodukował na marne co najmniej 5 milionów sztuk smartfona, a jego straty szacowane są na minimum 18 miliardów dolarów. Warto jednak zauważyć, że straty wizerunkowe firmy są znacznie większe. Przyczyną okazała się pazerność Samsunga i chęć wpakowania jak największej baterii do jak najcieńszej obudowy. No i to się zemściło, chcieli zbyt dobrze, przedobrzyli i po prostu na rogach baterii dochodziło do stykania się anod i katod, co prowadziło do mikrozwarć, no i niestabilności energetycznej całej baterii. No a teraz coś, o czym wie znacznie mniej osób. Samsung generuje aż 20% całego PKB Korei Południowej. Jest to bardzo duży udział, który w dużej mierze decyduje o tym, jak radzi sobie cała koreańska gospodarka. No i sęk w tym, że Samsung ma w tej Korei taką pozycję, że chyba nieco zbyt bardzo zaczął się panoszyć. Podobno Koreańczycy nazywają swój kraj czasami nie Koreą, tylko właśnie Republiką Samsunga. Niektórzy z nich mówią nawet wprost, że tym krajem rządzi Samsung, a nie rząd i że prezes Samsunga ma w praktyce większą władzę niż sam prezydent Korei. W rezultacie Samsungowi w Korei często zarzuca się korupcję oraz zmowy cenowe z innymi wielkimi koncernami. Wiele osób też twierdzi, że Samsung robi na tamtym rynku wszystko, aby uniemożliwić innym mniejszą firmom rozwinięcie się i stanowienie dla Samsunga jakiejkolwiek konkurencji. Doszło nawet do tego, że kolejni prezesi Samsunga byli oskarżani i skazywani na więzienie, głównie za zmowy cenowe i inne przestępstwa finansowe, ale za każdym razem byli uniewinniani. Rzecznik rządu Korei powiedział raz, że dzieje się tak, dlatego że leży to w interesie kraju. Tak więc wychodzi na to, że Samsung ma w swojej ojczyźnie taką władzę, że może praktycznie wszystko i w gruncie rzeczy stoi ponad prawem. No ale czemu tu się dziwić? Przecież jest to korzystne zarówno dla Samsunga, jak i dla państwa, którego gospodarka opiera się właśnie w dużej mierze na Samsungu. No więc po co cokolwiek zmieniać? No a teraz dowód na to, że Samsung niestety w ogóle nie uczy się na błędach. Bo 3 lata po aferze z wybuchającymi Note'ami przyszła pora na długo wyczekiwaną premierę Galaxy Fold. Miał to być pierwszy smartfon Samsunga ze zginanym wyświetlaczem, ale niestety problem w tym, że to zginanie jednak nie wychodziło mu tak dobrze, jak miało. No bo okej, roboty w materiałach promocyjnych Samsunga mogły se zginać tego Folda nawet setki tysięcy razy, ale rzeczywistość to nie laboratorium. Okazało się, że egzemplarze z pierwszej partii produkcyjnej potrafią pękać nawet po kilku godzinach zwyczajnego użytkowania. Konstrukcja smartfona okazała się wadliwa z 2 powodów. Po pierwsze, była ona zbyt mało szczelna i poprzez nieszczelne zawiasy pod ekran dostawały się drobiny kurzu i różnych pyłków. No i w rezultacie przy składaniu, rozkładaniu smartfona tworzyły się wybrzuszenia, które następnie prowadziły do pęknięć ekranu. Po drugie, wierzchnią warstwą wyświetlacza była specjalna folia, która równocześnie miała być elastyczna i zapewniać jako taką odporność na zarysowania. Problem był jednak taki, że ta folia do złudzenia przypominała taką folię fabryczną, w którą jest opakowany nowy smartfon, którą należy odkleić, tak więc większość recenzentów to właśnie zrobiła, odkleiła tą warstwę wyświetlacza, co w połączeniu z nieszczelnymi zawiasami prowadziło do unicestwienia smartfona, jego totalnego zniszczenia nawet po kilku godzinach używania.
Więc wychodzi na to, że ponownie wygrała pazerność Samsunga. W przypadku Note 7 chciał on upchnąć zbyt dużą baterię w zbyt cienkiej obudowie, a w przypadku Galaxy Folda chciał on wygrać wyścig ze swoim głównym konkurentem, chińskim Huawei'em, o to, kto pierwszy zaprezentuje zginanego smartfona. No i wygrał. O 4 dni. Ale jakim katastrofalnym kosztem. Samsung dopracowywał bowiem Folda przez kolejne pół roku po jego prezentacji. Ale no, trzeba przyznać, że finalnie okazało się to bardzo ciekawe urządzenie, tak więc przynajmniej tyle. Nie zmienia to jednak faktu, że według mnie Samsung w ogóle nie uczy się na błędach. No i tym smutnym wnioskiem zakończymy dzisiejszy odcinek. Samsung, jak Wam udowodniłem, zajmuje się przeróżnymi branżami, ja w całej prawdzie podobnie, więc osoby, które kiedykolwiek pracowały w gastronomii, niech koniecznie napiszą do mnie na adres mailowy. No a resztę osób oczywiście zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków Całej Prawdy. Było ich aż 10, więc jest co oglądać. No i oczywiście wpadnijcie również na Instagrama. Tymczasem jednak do zobaczenia wkrótce.